Czuję się bardzo seksowna, a nie jestem? Mam całkowicie odbicie w spojrzeniach mężczyzn. Cały czas, mimo to, że mam tyle lat, ile mam, to jeszcze potrafię kręcić facetów. Jestem petardą po prostu, no tak. Bardzo lubię swoją twarz, jest ekspresyjna, jest fajna, mam fajne oczy, ale chciałabym się odmłodzić, bo wiadomo, że już widać różne zmiany. Nie mogę się z tym pogodzić absolutnie, no i chciałabym to zmienić. Dzień dobry dziewczyny. Dzień dobry. Mam wizytę umówioną u doktora Mileckiego. I powiedzcie mi, jak on wygląda, jak się zachowuje. Przede wszystkim jest przesympatycznym lekarzem. Super. Doktor jest naprawdę świetny, także... A daje się poderwać? Proszę spróbować. No to spróbuj to na pewno. Poprosimy panią o wypełnienie tutaj takich dokumentów, dobrze? I właściwie za sekundkę będziemy panią prosić. Dobra. Myślę, że najbardziej mi zależy na tym, żeby podnieść owal twarzy, bo wiadomo, że z wiekiem to opada niestety. Usta bym chciała zrobić, może powieki. Nie wiem, na co namówię pana doktora. Mam nadzieję, że moją kobiecością go przekonam, żeby zrobił mi jak najwięcej. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Krzysztof Miracki. Magda Sobkowicz. Zapraszam panią. Jak dzionek mija? No, mój super, a u pani? No, mój też. Na razie jeszcze... Podekscytowana wizytą? Bardzo, bardzo, bardzo. Jest pan o wiele przystojniejszy niż na zdjęciach. A jakie zdjęcie pani widziała moje? No, takie z kliniki w internecie widziałam. A, rozumiem. Nie wiem, co mam powiedzieć. Chciałabym poprawić sobie twarz, całą twarz, odmłodzić, usunąć zmarszczki, usunąć znamie. Okay. No dużo bym chciała zrobić, dużo bym chciała zrobić. Czy to jest pierwsza pani przygoda z medycyną estetyczną? No nie jest pierwsza, ale mam nadzieję, że najważniejsza w moim życiu. Okay. No i chciałabym usta też zrobić, jeśli by się dało. A proszę powiedzieć, bo one chyba były wcześniej wypełnione, co? No jakiś czas temu były. Jakiś czas to ile? Pół roku. No pół roku to jest taki minimalny czas, po którym możemy gdzieś tam zaingerować powtórnie w to miejsce. Ważne jest to, żeby pamiętać, żeby nie przesadzać z tym. Ja bym nie chciał, żeby pani miała przede wszystkim usta, a potem cała twarz. Więc one są pełne. Ja bym troszeczkę poprawił symetrię, bo prawa górna warga jest moim zdaniem mniejsza od lewej. Ja sam jestem zwolennikiem takiego naturalnego piękna. Wcale nie przeszkadza mi, że to piękno jest gdzieś tam podrasowane, że jest gdzieś poprawione, ale ma to wyglądać finalnie naturalnie.